Witam serdecznie. Nazywam się Anna Róg. Jeszcze niedawno na warszawskim Żoliborzu w dniach od 12 do 16 lipca 2023 roku miała miejsce szkoła letnia księdza Jerzego Popiełuszki pod hasłem Cena Prawdy. W tym wydarzeniu wzięło udział blisko 30 osób, wśród których byli uczniowie szkół średnich i nauczyciele. Uczniowie w rolach dziennikarzy przygotowali wiele ciekawych i ważnych materiałów. Na początek zapraszam do wysłuchania sondy przeprowadzonej przez Natalię Wieczorkiewicz, która pierwszego dnia rozmawiała z uczestnikami. W jakim celu przyjechałeś tu na tą szkołę letnią? Aby poznać nowych ludzi, spotkać się ze świadkami życia księdza Popiełuszki oraz aby miło spędzić 4 dni. Żeby poznać bliżej świat dziennikarstwa i poznać ludzi. Zależało mi na tym, żeby rozwinąć swoje umiejętności w mówieniu, w konstruktywnej opinii, krytyce. I przede wszystkim w tym, żeby umieć się wypowiadać świadomie, pewnie. Szczerze mówiąc, przyjechałam trochę z sentymentu, poznać nowych ludzi, do moich też przyjaciół przyjechałam i pogłębić swoją wiedzę o księdzu Jerzy. Przyjechałem na szkołę letnią, żeby poznać nowych, ciekawych, wspaniałych ludzi, dowiedzieć się więcej o księdzu Jerzym Popiełuszce i miło spędzić czas. W jakim celu przyjechała pani na szkołę letnią? Ta szkoła letnia to jest coś w rodzaju powrotu do domu. Do księdza Jerzego wraca się jak do członka rodziny. Spotyka się ludzi mu bliskich, także przyjeżdża się w zasadzie do siebie, żeby go jeszcze bardziej poznać i żeby znaleźć coraz więcej odpowiedzi na pytania, które ksiądz Jerzy nadal udziela. Szkoła letnia jest dla mnie pewnym wyzwaniem, bo jako nauczyciel staram się opowiadać historię życia księdza Jerzego Popiełuszki wszystkim moim uczniom na zasadzie historii Polski. Ale z tego prostego tytułu, iż ksiądz Jerzy jest wybitną postacią nie tylko z zakresu historii, ale i wiary. Po prostu będąc tutaj z moją uczennicą, a jestem już trzeci raz, staram się po prostu wlać w serca i umysły tych młodych ludzi przesłanie księdza Jerzego. Przyjechałam, żeby podnieść swoje kompetencje i wiedzę, ale przede wszystkim moich uczennic, które ze mną przyjechały, żeby poznały nowych ludzi, zdobyły nowe umiejętności i w ciekawy sposób zdobyły wiedzę, którą i tak by poznały na lekcjach historii, WOS-u czy HIT-u. Czego oczekujesz od szkoły letniej? Że zbliżę swoją relację z księdzem Jerzym oraz spędzę miło czas z moimi przyjaciółmi. Szczerze? Mocnych relacji z ludźmi i takiego dobrego czasu. Że wrócę stąd przepełniony nowymi wrażeniami, których nie zapomnę do końca życia i z nowymi kontaktami, które będę mógł pielęgnować. Czego pani oczekuje od szkoły letniej? Wszystkiego co najlepsze. Chcę dać się zaskoczyć. Nie, naprawdę, nastawię się na odkrycia. No, jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie staram się zawsze pozyskiwać wiedzę, informacje. Każdego razu, jak tu przyjeżdżam, mamy całą masę wykładów, warsztatów, prelekcji, spotkań z świadkami historii i zawsze jest to coś, co wzbogaca. Pomimo faktu, że już ta wiedza gdzieś tam była wcześniej nabyta, ale można ją jeszcze inaczej pokazać, szczególnie młodym pokoleniu, które jest bardzo mediokratyczne. Być może właśnie przez jakiś ciekawy warsztat, a być może i przez chwilę refleksji nad grobem księdza Jerzego. Inspiracji do dalszego działania, poznania nowych, ciekawych ludzi, ale w zasadzie już wszystko to otrzymałam po pierwszym dniu, więc jestem pełna podziwu dla organizatorów, że potrafią już po pierwszym dniu zadowolić uczestnika i pokazać mu, że będzie tutaj super. Uczestnicy szkoły letniej mieli także możliwość rozmowy z osobami bardzo bliskimi dla księdza Jerzego. Brat księdza Popiełuszki oraz jego żona wzięli udział w spotkaniu, które poprowadziła Eliza Pardyka. Bo w pierwszej komunii wtedy zaczął chodzić służyć do mszy świętej, do Suchowoli. Codziennie rano o 6 wychodzi, bo z kolei godziny trzeba iść. O 6 wychodzi i wtedy z kolą do mszy świętej służy w Suchowoli. Także i msza święta to była obowiązkowa. Święto, niedziela, czy śnieg, czy mróz, czy zawieje, to już każdy musiał tu kiedyś samochodem i zutrzeć, trzeba pieszo chodzić, to większość. Jeszcze mama nauczyła nas takich wierszy przed modlitwą. Proś cieńko w niebo droga. Kochaj ludzi, kochaj Boga. Kochaj sercem i czynami, będziesz w niebie z aniołkami. Jak ksiądz Jerzy pomaga Państwu na co dzień? Czy czujecie jego opiekę w jakiś taki szczególny sposób? Są takie sytuacje?
No ja też liczę na to. I badanie zrobili wyniki, że złośliwy nowotwór. No chcieli mnie koniecznie wyciąć. No ja nie poddałem się. Bo wiem, że kolega wyciął tu 3 miesiące tylko pożył. Tak samo i mnie było. I ja teraz, no źle trochę rozmawiam się, ale żyję i już 23 lata z tym wrócę. 23 lata. I odczuwam to, że ksiądz Jerzy pomaga. Ja może jeszcze spytam o Okopy, czyli miejsce urodzenia księdza Jerzego. Jak wiadomo, od kilku lat jest taka uroczystość właśnie obchody urodzin księdza Jerzego. I teraz też w Okopach będzie powstawało muzeum. Czy ludzie w ogóle wiedzą, gdzie urodził się ksiądz Jerzy? Mają jakieś pojęcie na ten temat? Jak państwo uważają? No to rocznica urodzin. Rocznica urodzin to syn z tych Stanów. To tak, Marek. Zorganizował, że nie musi być zawsze smutna, pogrzebowa, że może być urodzinowa. I zaczął to, zaczęli się obchodzić tu. Przed 10 urodziny. Przed 10 urodziny zaczął. No i myślimy, że jako... A w Okopach już mało ludzi zostało, starszych. Starsi zostali. Ale i tam myślimy, tam miejsce takie mamy, wykupiliśmy i chcemy budować muzeum. Pamiętnik księdza Jerzego. Także już na etapie jest, także już jest projekt, prace przekazane. Mamy ponad 2 hektary placów, także... Zapraszamy. Może w tym... Za 2 lata na pewno już będzie muzeum. No nie wiadomo jeszcze jak to. No to szybko idzie. Bo już projekt jest, już teraz tylko... Przekazany projekt, także... Budowlany sprawy. Oprócz rozmowy na forum, z rodziną księdza Jerzego wywiad przeprowadziła Mirosława Znowenko. Witam, z tej strony Mira Znowenko i mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z panem Józefem i panią Alfredą Popojuszkami. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałam się zapytać, może jest pan w stanie przywołać jakąś sytuację z dzieciństwa z udziałem pana brata, jakaś wpadła panu w pamięć jakoś bardzo. Dobrze. My pochodzimy... Nieduże miejscowości, Okopy. Rodzice mieli nieduże gospodarstwo, ale my pomagaliśmy od dziecinnych lat. Pasaliśmy krowy, jak to kiedyś było. No i tak, co pamiętam, taką jego zabawy, że tworzył takie ołtarzyki z kamieni budową i salik jako stół, jakby sobie wyobrażał sobie, że to muszę odprawiać. Takie miał zabawy. Był sąsiad kaplanem, to mój widział już, co się robi. U nas była modlitwa codziennie rano, wieczorem. Był do pierwszej komunii, zaczął dom się święty służyć w Suchowoli, przed szkołą. Najwięcej się miał wysłużony, bo codziennie chodził. No, u nas była obowiązkowa sobota, niedziela, pojedy święta, czy to deszcz, czy mróz, czy wieżyce, to musiał być każdy w kościele nam się święty. To już był obowiązek. No jeszcze mama nauczyła taki wiersz. Przed modlitwą mówiliśmy. Prosty sieńko, niebo droga. Kochaj ludzi, kochaj Boga. Kochaj sercem i czynami, będziesz w niebie z aniołkami. Przepraszam, że trochę tak mówię. Nie, no, jak najbardziej w porządku. Czyli jak rozumiem, nie było zaskoczeniem, kiedy ksiądz Jerzy, wówczas jeszcze Alfons, zdecydował się pójść do seminarium. No, w czasie szkolnym jak chodził, to nikt nie mógł powiedzieć o tym, bo w tamtych czasach nie dopuściliby do matury nawet. To było wszystko potajemnie, po cichu. A później już mama na pewno może wcześniej wiedziała, ale on za bardzo nie ogłaszał, tak że ma iść do seminarium. Takie czasy byli. My ten na szkole letniej bardzo dużo czasu jakby próbujemy patrzeć właśnie na księdza Jerzego jako na człowieka przede wszystkim, a nie tylko jako na jakąś zmitologizowaną postać, prawda? I takie może głupie pytanie, ale czy jak on był nastolatkiem, to się oglądał za dziewczynami? A czemu nie tak? Każdy chłopak, on normalnie żył w mieszku, tutaj każdy człowiek. On nie był świętym czy jakim od razu. Tak, każdy. Potem już poszedł do seminarium, no i nastały te czasy takie bardziej cięższe. I jestem ciekawa, czy pan, jak się właśnie z nim wychowywał, czy oczekiwał takiej wytrwałości od brata? No, on był wytrwały, on był, mówił, że jest przygotowany na wszystko. Na wszystko przygotowany był. On był taki, jak to się mówi, uparty, ale na swoje. Stanowczy. Kiedyś pamiętam proboszcz, jak jeszcze chodził
do tego, do mszy służyć, to mamy zawalą i mówię, uważajcie na jego, bo on jak pójdzie w dobre ślady, to będzie bardzo dobrym, ale jak źle, to będzie źle i on poszedł w dobre ślady. A pani właśnie, jako nie znała od dzieciństwa, tylko już tam później, to jak pani go poznała, to się spodziewała, że tak wytrwały, będzie tak stanowczy jednak w tym wszystkim? Ja myślę, że tak. Jednak co postanowił, to w tym wytrwa. Także bardzo był taki rodzinny, miły, przyjazny i katolicki. Także, bo nawet jak odwiedzał nas w Dąbrowie, to jeździł do Matki Bożej Różonostockiej, którą ukochał też widocznie od dzieciństwa, bo tam jak jeszcze byli mali, to rodzice wozili ich tam do kościoła, to zawsze na Zielone Świątki to się jechało na odpust do Różonostocku. Także był taki właśnie, wytrwały, o. Myślałam o tym wszystkim, jakby o tych właśnie wytrwałości. To się zastanawiałam, no bo na przykład jakby u mnie coś takiego było w rodzinie, to na pewno by mama mówiła, no weź już jakoś tam się ukry, jakoś bardziej dbaj o siebie. Czy państwo jako rodzina też mieli taką chęć może, czy prośbę do niego, żeby jakoś bardziej jakby chronił się, coś takiego? Nie, my do tego nic nie mieliśmy, on miał swoje zdanie i koniec. On za bardzo nie opowiadał takich spraw. Mhm. Bo jak przyjedzie, to z rodzicą. Zawsze na krótko, zawsze na krótko. Pytam się, co jak to jest, ale takich spraw raczej nie powiadam, bo to za bardzo nie interesowało chyba to, co w Warszawie się dzieje. Takie czasy jest za bardzo dużo. U nas tam spokojnie w naszych stronach. Już Warszawa, to tam strajki, to u nas nie było do tego, nie odczuwaliśmy tych strajkach i w stanie wojennym. My nie mieli tego po prostu i może i dla nas z nami się nie dzielił takimi sprawami. Bo to już takie było jak jego raczej praca i z ludźmi pracować i dopomagać im, bo wiemy, że miał tu problemy i pomagał wszystkim takim. Chociaż kiedyś ja mówię, takie macie ładne sweterki, rzeczy. Mówi, dałby ile marka. On mówi, ty i tak masz dobrze jak u Boga za piecem. Mają gorszych ludzi, biedniejszych, którzy potrzebują pomocy. No taka prawda. No i opowiadał, jak wigilię po kolacji sam samochód był opłatki, za to jeździ po bramkach, po tych domowcach i dzieli się opłatkiem. No ta historia też zrobiła na mnie duże wrażenie. O tym się sam opowiadał. Pani to, że tam ktoś się... To od tego się zaczęło, później rozgłosiło się przez to. Ja później tak powiedziałem. Nic nie mówił o tym. Jednak w tej auli, co my dzisiaj byliśmy, prawda, czy w mieszkaniu księdza Jerzego, jest bardzo dużo jego obrazów. Czy państwo jak chodzicie, czy nie czujecie się trochę z tym jakoś dziwnie, czy nie swoją, tak dużo obrazów jego jakoś gloryfikujących? Ale jak u nas w domu też dużo obrazów, przyjechał do nas ten... Ksiądz przyszedł i mówił, o, tak jak w archiwum. Ja nie tak, jak u brata księdza Jerzego, to jak może być inaczej? Bo mamy i relikwie, i obrazy, wszystko mamy. Też w jednym z wywiadów pan wspominał, że modli się do Boga za pośrednictwem brata. Tak. Jestem ciekawa, czy trudno było jakoś tak się przełamać, czy to przyszło naturalnie, no bo jak ja sobie wyobrażam, bo ja też jakby mam brata, tak? Jakbym miała się modlić za pośrednictwem brata, no to jest to też takie, no nie wiem, no naturalnie to przyszło, tak zwyczajnie? No, trzeba by przez kogo, nie? Przez księdza Jerzego do Pana Boga modlić się. Tak, przez Pana się. Boga za przyczyną księdza Jerzego. Mhm. A on dalej jest do Pana Boga, tak? No i jego obowiązkiem nas wspierać u Pana Boga. I Pan Bóg wysłuchuje jednak próśb, bo dużo ludzi doznaje cudów. Ja też miałam taki przypadek, że byłam operowana. Ale dzięki Bogu za pomocą księdza Jerzego jesteśmy. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. No, już więcej. Nie będę więcej państwa męczyć. Nie, bardzo wam dziękuję. Rozmawiać się, no, także. Tak, że coś tam dzielimy się też swoimi wiadomościami, co my przeżywamy. Także cieszymy się, że kult szerzy się księdza Jerzego i wśród młodzieży i przez te relikwie, przecież stąd bardzo dużo relikwii poszło i z Białegostoku. Nawet do kolei z Białegostoku.
Uczestnicy szkoły letniej wzięli udział w grze miejskiej, podążając warszawskimi śladami księdza Jerzego Popiełuszki. W jednej z grup byli Helena Świtalska i Konrad Zawiślak. Ja jestem Konrad. Ja jestem Hela i dziś bierzemy udział w grze miejskiej. I w tej chwili wiemy tylko o naszej dwójce w naszej grupie i oczekujemy na dalszą część naszej grupy. Nadal nie dostaliśmy SMS-a, nie wiemy, czy to jest jakiś błąd, czy tak miało być i mamy po prostu poczekać. Okaże się później. W porównaniu do reszty grup, które już wyszły, dostały instrukcje, my oczekujemy na marmurowych schodkach w hotelu, na których jest chłodno, czekając na wyjście na ten nasz upał. Otrzymaliśmy już naszą kopertę z pierwszym zadaniem i właśnie teraz dowiemy się, o co chodzi. Ksiądz Jerzy musi przygotować homilię na mszę świętą za ojczyznę. Prosi, abyście w jego imieniu przekazali kopertę przedstawicielowi podziemnej Solidarności. W kopercie znajdują się nazwiska rodzin internowanych, które czekają na pilną pomoc. Śpieszcie się. Wasza misja ma wpływ na los wielu osób. Musicie zgubić tajnych agentów, więc będziecie kluczyć po mieście. Po drodze otrzymacie wskazówki, jak dotrzeć do celu. Pamiętajcie, że musicie działać w warunkach konspiracyjnych. Nie możecie się kontaktować z nikim spoza waszej grupy. Pierwsza wskazówka czeka na was przy budynku istniejącym od początku XX wieku, który ma bardzo dramatyczną historię. W latach 40. i 50. XX wieku przetrzymywano tam w celach śmierci żołnierzy niezłomnych, m.in. Witolda Pileckiego. W stanie wojennym więziono tam przywódców Solidarności, na przykład Andrzeja Gwiazdę i Zbigniewa Romaszewskiego. Najłatwiej dojechać tam metrem. Zgłoście się na portiernię, powiedzcie, że jesteście od księdza Jerzego i powiedzcie imię i nazwisko biskupa, którego więziono w tym miejscu, sekretarza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Myślę, że może być ciężko, jednak nie poddajemy się. Dzień dobry, w tej chwili znajdujemy się w metrze wraz z naszymi dwoma koleżankami z grupy. Jak wrażenia? Jak podejście do pogody? Jak myślicie, jak nam dzisiaj się uda? I gdzie jedziemy? Najważniejsze pytanie. Jesteśmy w sumie na początku naszej podróży, jedziemy właśnie na Rakowiecką. Pogoda jest dosyć gorąca, może być ciężko, ale myślę, że damy radę. A druga koleżanka jak uważa? Byłoby lepiej, jakby było troszeczkę zimniej, ale chyba ten upał jest lepszy niż by miała padać, także z dwojga złego chyba to jest lepsze. W tej chwili znajdujemy się w metrze. Idziemy 5 przystanków lub 6. Tu się okazało, że umiejętności matematyczne naszej grupy nie są na zbyt wysokim poziomie. Okaże się, czy 5 czy 6. My już po wizycie na Rakowieckiej. Wizyta przebiegła pomyślnie, mimo próby zmylenia nas przez przeciwników. Nagrywają nas już Japończycy. Nie wiem, o co chodzi. Czujemy się bardzo dziwnie. Już od godziny poruszamy się po Warszawie. Nasze spostrzeżenie na tą chwilę? Warszawa jest podejrzanie zacienionym miastem. Do tej pory poruszamy się raczej pod drzewami, więc udar cieplny na tą chwilę możemy wykluczyć. Warszawa ma jednak ten sam problem, jak Wrocław. Jest problem z hulajnogami. Idzie mu się potknąć. Całe szczęście nie doszło w naszej grupie do żadnego trudnego incydentu z hulajnogą. Teraz dochodzimy na przystanek. Przystanek nadzieję, również w że cieniu. Będzie autobus. Zobaczcie, powstańcie. No, dobra, jedziemy. Mamy kolejny list. Jesteśmy pod komisariatem. Była walka między drugą grupą, ale zawiedliśmy. Niestety nas wyprzedzili. Przed wami ostatnie zagadka, którym wielokrotnie przesłuchiwany był ksiądz Jerzy. Najłatwiej dojechać tamtym bramem spod Zamku Królewskiego. Przy przystanku będzie na was czekał przyjaciel księdza Jerzego. Hasłem jest kryptonim sprawy operacyjnego rozpracowanie prowadzonej przeciwko księdzu Jerzemu. Czyli to będzie popiel, hasło, ale... Pałac Mostowskich. Pałac Mostowskich. Jedziemy do Pałacu Mostowskich. Piękna sprawa. Nastąpiły pewne ustalenia. Pan przeciwnik z drużyny, która nas właśnie wyprzedziła, zostanie wyrzucony z hotelu, ponieważ taka zapadła decyzja. Sąd skorupkowy. Jesteśmy na ostatniej stacji. Pana Adama nadal nie ma. Najprawdopodobniej obie drużyny wygrały. Co byś chciała powiedzieć? Właściwie trzy. Myślę, że jest to niesamowite wydarzenie i pokazuje, że jesteśmy solidarni. Tak jest. Mimo podziałów i wyrzucenia pana wygrała Andrzeja. Wygrała jedność. Jedyna problema taka, czuć nadchodzący udar w naszych grupach. Widać, że spalone przedziałki nadejdą. Co? Tutaj kolega Andrzej elegancko w czapce chodzi. Kolego Andrzeju, czy chciałbyś skomentować? Jeżeli tak wygląda przyszłość polskiego narodu, to nie ma tej przyszłości. Rozumiem w pełni. Jest godzina 11:32. Właśnie zakończyła się gra miejska. Mimo drobnego poślizgu jednej z grupy uczestników oraz świadka, wszystko się udało,
a pan Adam Nowosad pięknie podsumował dzisiejszą grę miejską. Teraz czas na obiad i jakieś lody. Ważnym elementem szkoły letniej było spotkanie z organizatorami strajku w Technikum Rolniczym w Miętnem, protestującymi przeciwko zdejmowaniu krzyży przez władze komunistyczne w 1984 roku. Zapraszam teraz do wysłuchania pani Bogusławy Gory oraz jej ucznia Tadeusza Lipińskiego. Rozmowę przeprowadził Piotr Osowiec. Czy podczas strajku, czy bał się pan, że milicja przyjedzie do pana i tak naprawdę nie będzie pan wiedział, co się dalej z tym stanie? Czy pan się tego bał? Wie pan co, aż tak daleko to chyba nie. Chociaż oczywiście jakieś takie różne myśli tam po głowie chodziły. Przede wszystkim powiem tak, rzeczy, które się wtedy działy, one się działy dosyć szybko. I o dziwo na te szybko dziejące się rzeczy trzeba było też szybko podejmować różnego rodzaju decyzje, nie mówię, że sam, tak? Tylko w jakiejś takiej grupie, która, że tak powiem, trzymała jakąś taką pieczę, czy musiała w ogóle podejmować takie decyzje. Oczywiście te decyzje niosły za sobą za każdym razem jakieś ryzyko. Największe obawy, jeśli chodzi o siebie, to jakoś tak nie, chociaż tak jak mówię, już nie byłem taki młody, bo miałem wtedy 19-20 lat, także już taki całkiem taki dzieciak nie byłem, to była klasa naturalna. Jedyny taki moment, kiedy naprawdę człowiek się bał, to było wtedy, kiedy szliśmy do kościoła w nocy w asystencie właśnie tych tak zwanych tych pojazdów policyjnych, wtedy nazywaliśmy to sukami, tak? Ale to była przede wszystkim obawa i strach o te młodsze dzieciaki z klas pierwszych, drugich, dziewczyny i chłopcy, którzy mieli po 15 lat, tak? No baliśmy się, że będzie jakaś akcja, że będą jakoś ich tam z tej naszej grupy może wyrywać czy straszyć. Wtedy autentycznie się człowiek, wtedy się bałem. Nie o siebie, ale bałem się o to, co może spotkać po prostu młodszych. W zakresie, no trzeba było wziąć odpowiedzialność, idąc na bazę. Kontynuując ten temat podejmowania trudnych decyzji i właśnie również skutków, czy cały strajk był jakoś odgórnie planowany, czy raczej były jakieś takie elementy improwizacji? Czy ten plan był tworzony na bieżąco, czy właśnie jakoś odgórnie był jakiś pomysł na to? Nie, to nie było żadnego odgórnego planowania, nie było planowania naprzód. Oczywiście po każdych kolejnych jakichś tam wydarzeniach no, trzeba było zaplanować, co będzie, jeśli tak, czy jeśli nie. Tak? Jakiegoś takiego scenariusza od A do Z nie było. Celem był powrót krzyża do klas. No? To był cel. W zależności od tego, z czym się spotykaliśmy, to trzeba było reagować. Czasami, tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę szybko. Tak? Dopowiem na temat tego, czy to było planowane. I jak było planowane. Ja byłam taką osobą młodszą wtedy i moje koleżanki, które były no bardzo takie mądre i doświadczone, dłużej pracowały, to one mnie tam wysyłały. Tak? A ja, ponieważ byłam tak bliżej młodzieży poprzez tę turystykę i harcerstwo, no to tak mówiło się, skocz no Bogusiu do internatu, dowiedz się, co jutro planują, prawda? No więc a propos, ja przychodzę, mówię, no to co jutro będzie? No zobaczymy, co będzie jutro, oni też mówią, prawda? Ale jak już były rozmowy z władzami wojewódzkimi, ponieważ to było takie wymuszanie zgody, dyrektor chciał wymusić jednolite stanowisko Rady Pedagogicznej. Kto jest nauczycielem, to wie, że dyrektorowi na tym zależy. A jak jest opór i jest opozycja, która jawnie mówi o tym, że ale my się na to nie zgadzamy, to powoduje, że nie można powoływać się, prawda, na to, że Rada Pedagogiczna twierdzi to czy tamto, bo cały czas była nieduża grupa, ale grupa nauczycieli popierających. I kiedy no, władze wojewódzkie chciały wymusić na młodzieży, bo nie wierzyły, że dyrektor w szkole tego nie może i zaproponowana była właśnie taka rozmowa, to najpierw uczniowie zaproponowali, że z każdej klasy będzie po 3 osoby. Więc oni powiedzieli, że z tłumem nie będą rozmawiać. Więc uczniowie powiedzieli, to niech będzie z każdej klasy jedna osoba, prawda? Żeby to nie było 3-5, których się na drugi dzień wyrzuci ze szkoły. I takie były targi, ale w końcu doszło do takiej rozmowy. No. Skoro wiemy, że została pani zwolniona, czy nie było żadnych obaw przed tym, bo na pewno pani wspomagała tych swoich uczniów,
Czy nie było jakiejś takiej obawy, takiego momentu, w którym może pani myślała, żeby się wycofać? Więc zwolnienia z pracy, ja byłam trzecią osobą zwolnioną z pracy. No w każdym razie zwolnione były nauczycielki bardzo zasłużone dla szkoły. Ja się liczyłam z tym, że będę musiała odejść ze szkoły i tego bardzo żałowałam. Tak jak jestem z innych stron zupełnie, jadąc kiedyś na konfrontacje filmowe do Warszawy, zajechałam do Miętnego, bo nowa szkoła i myślę, na rok zostanę, bo już miałam tam w pewnym liceum gdzie indziej pracować i zostałam, to potem miałam wielki, no taki właśnie żal, że nie będę już uczyć tych uczniów w Miętnym. Osobny wywiad ze strajkującymi przeprowadziła Alicja Siedlecka. Witam Państwa, nazywam się Alicja Siedlecka. Znajdujemy się na szkole letniej związanej z postacią księdza Jerzego Popiełuszki. Jako młodzież z całej Polski bierzemy udział w warsztatach oraz spotkaniach ze świadkami tamtych wydarzeń. Są z nami osoby biorące udział w strajku Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnym w 1984 roku. Nauczycielka Bogusława Gora oraz ówczesny uczeń Tadeusz Lipiński. Witam Państwa serdecznie. Po usunięciu ze szkoły wszystkich krzyży podjęto decyzję o rozpoczęciu strajku. Co pan wtedy czuł? Czy od razu młodzież była zdecydowana do tego, by rozpocząć cały strajk, czy były jednak obawy? To znaczy na razie na początku nikt nie myślał o strajku. Chodziło o to, żeby zaprotestować, żeby zapytać, kto zdjął te krzyże, na czyje polecenie, co się z tymi krzyżami dzieje i czy krzyże wrócą do klas. Na początku nikt nie myślał o strajku i o tych wydarzeniach, które potem miały miejsce. One po prostu były wynikiem tego, co się działo i na co trzeba było odpowiedzieć po decyzjach dyrekcji. Jakie było pani stanowisko, gdy widziała pani działania uczniów i była za nich odpowiedzialna? Tak od początku, czy właśnie tak samo pani była zdecydowana, czy jednak było coś takiego, że może nie decydować się na to i może ta obawa przed utratą pracy była silniejsza? No, znałam uczniów, uczestniczyłam z nimi w pielgrzymkach i w różnych innych sytuacjach, kiedy widziałam ich żywą wiarę. Także no, spodziewałam się, że zachowają się godnie i sama też ich popierałam. Natomiast jeśli miałam jakieś obawy, to już w późniejszym okresie chodziło o bezpieczeństwo uczniów. Zarówno w szkole, bo niektórzy przez dach czy tam przez okna wydostawali się, żeby coś zdobyć do jedzenia, czy potem, kiedy szli nocą do Garwolina. To była obawa o bezpieczeństwo, bo wtedy odpowiedzialność też spadłaby być może bardziej na tych nauczycieli, którzy popierali uczniów. Czy po całym wydarzeniu nie żałowali Państwo decyzji o rozpoczęciu strajku? No nie, nigdy nie żałowaliśmy, tym bardziej, że no trzeba było ponieść jakieś tam konsekwencje, ale w zasadzie wygraliśmy. Krzyż został powieszony w szkole. A mimo tej utraty pracy nie było nic takiego, że może jednak lepiej by było nie zgadzać się na to? No, utrata pracy w tamtych czasach to nie była taka wielka strata, można było łatwo dostać inną pracę, z tym, że żałowałam bardzo rozbicia wspólnoty szkolnej i tych uczniów, których już potem nie uczyłam, prawda, bo odeszli do innych szkół. Decyzji nie żałowałam nigdy. Także popierałam ich jak mogłam, wspierałam i potem, kiedy do innych szkół odeszli, różnie byli traktowani. Pisali do mnie listy, no i wspomagałam ich tak, prawda, bo inne były wymagania. Czasem ktoś mi napisał do mnie konkretnie, pamiętam kto, że miał piątkę u mnie z polskiego, a tam narażony jest na udowodnienie, że rzeczywiście umie i to dodatkowo były trudności. Pisałam opinie uczniom, którzy odchodzili do innych szkół, to było też bolesne dla mnie. Bardzo dobre opinie pisałam. Dyrektor nie chciał ich podpisywać, bo uważał, że to są uczniowie, z którymi są problemy, a ja twierdziłam, że nie. Powiedziałam, że jeśli dyrektor nie podpisze, to sama podpiszę. Bardzo dobrze przyjął moje uczennice dyrektor Jerzy Łoś z Pruszcza Gdańskiego i tam skończyły szkołę. Nie żałowałem wtedy, nie żałuję dziś. Uważałem, że trzeba było tak postąpić, że to było naturalne, że to było prawdziwe, że to było szczere. Te konsekwencje, które poniosłem, to nie miały wielkiego znaczenia. Oczywiście żałowałem, że musiałem odejść ze szkoły, tak? Nie chcąc podpisać tej lojalki. Byłem związany z nauczycielami, byłem związany z uczniami, miałem tutaj przyjaciół, kolegów.
bardzo tego żałowałem, ale no to nie była taka cena, której nie można było wtedy zapłacić za to, co robiliśmy, w jakiej sprawie. A jakie było stanowisko pana rodziców, jak pan zdecydował się na dołączenie do strajku? Moi rodzice od początku mnie popierali. Pamiętam wieczór, kiedy byliśmy na auli, tuż przed rozwiązaniem szkoły, kiedy przyjechali rodzice moi i koleżanki już nie żyjące, Agaty Kaczmarczyk, i pytają się, no dobrze, ale co dalej, co wy tu robicie, co zamierzacie? Ja mówię, słuchajcie, no jesteśmy tutaj wszyscy, walczymy w takiej i takiej sprawie, tak? Bo ja mieszkałem w internacie, z rodzicami widywałem się raz na dwa tygodnie albo i nie, jak gdzieś tam losy poniosły na jakieś rajdy czy na jakiejś innej sprawie. Więc oni przyjechali ze mną się zobaczyć w jakim jestem stanie. Ja mówię, że no, słuchaj, no tu jesteśmy tutaj wszyscy, tak? I wszyscy jesteśmy w tej sprawie. Na to ojciec mówi, wszyscy jesteście? Wszyscy. No to zostańcie z Bogiem. Takie było stanowisko. A czy bliscy mieli jakieś problemy w pracy lub w ogóle w życiu przez to, że pan brał udział w strajku? Trochę obaw o to miałem, takie myśli przechodziły mi przez głowę, ale nie, ani mama, ani tata nie mieli problemów w pracy związanych z tymi wydarzeniami miętnym, z tym strajkiem, nie. A u pani? No nie przyjechałam na święta do domu, rozmawiałam o tym. Mama moja powiedziała, no jak, zawsze wszystkiego się mamy bać i komunyśmy się bali, i Niemców baliśmy się, i Ruskich się baliśmy, i teraz mamy się swoich bać w swoim kraju. Mama raczej popierała, ona przyjechała do mnie i poznała moje uczennice i ta atmosfera, która jej się udzieliła, to ona no, dumna była z tego. Tylko no, miała obawy, prawda, że mogę stracić pracę, że może jestem narażona, bo byłam w Solidarności i tam gdzieś pewnie jestem notowana. Przestrzegała mnie, żebym się bezpiecznie zachowywała, w nocy nie chodziła, żeby ktoś mnie nie skrzywdził. Ale no, raczej popierali moi rodzice. Natomiast no, inni to troszkę tak zwracali uwagę, że to porwała się młodzież z motyką na słońce, że nikt systemem nie wygra. Trzeba się uczyć, no trudno, nie ma krzyża i niech tak będzie. Ale myśmy się na to nie godzili właśnie, biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie będą. A czy w nowej pracy, jak pani dołączyła do innej szkoły, to były jakieś problemy ze strony kolegów z Rady Pedagogicznej odnośnie tego, że pani popierała strajk? No z tego powodu, że popierałam strajk, oni wiedzieli. To znaczy oni byli przygotowani, że to przychodzi ktoś za karę. Ja jak przyszłam tam do tej szkoły, to dyrektor powiedział mi ówczesnej szkoły, że miał kiedyś takiego ucznia z Poprawczaka, który się zresocjalizował, kopał basen i tak dalej. Także ma nadzieję, że i ja się poprawię. Ja mówię taką analogię, pan dyrektor widzi. No i tak na początku jak wchodziłam, to przestawali mówić, nie ufali mi, ale to krótko trwało. No niektórzy byli niechętni. Niechętni. No i nawet tam, prawda, zazdrościli, bo ja z takiego artykułu byłam w końcu przeniesiona, że 4 dni pracowałam, bo dalej mieszkałam, że jeszcze mi się to opłaciło. Niektórzy byli niechętni, a nie z niektórymi zaprzyjaźniłam się i z uczniami się zaprzyjaźniłam. Jeden z absolwentów jest księdzem na Syberii. A poza tym byli tam uczniowie nieliczni, ale wyrzuceni z Miętnego, którzy nie mogli wrócić do Miętnego i tam spotkaliśmy się. Oni wyrzuceni, ja wyrzucona. A poza tym odwiedzali uczniowie mnie, motocyklami przyjeżdżali uczniowie, którzy w Miętnem chodzili, a byli w innej szkole i odwiedzali mnie, także trzymaliśmy się. A aktualnie państwo robią jakieś spotkania albo spotykają się te osoby, które uczestniczyły wtedy? Tych wydarzeniach? Tak, robiliśmy systematyczne spotkania co 5 lat. Pierwsze było takie wielkie po 89 roku, kiedy premierem został Mazowiecki, kiedy przewrót polityczny nastąpił. Zrobiliśmy takie wielkie spotkanie i bardzo dużo przyjechało wtedy absolwentów. A w ogóle jesteśmy z wieloma absolwentami zaprzyjaźnieni i inne roczniki zazdroszczą tej wspólnoty tych, którzy brali udział właśnie w strajku. Czy myśli pani, że dzisiejsi uczniowie byliby zdolni do takiej obrony wartości i poświęcenia, jeśli wiedzieliby, że mogą zostać wyrzuceni ze szkoły i że jeśli rodzice mogą mieć przez nich problemy? No myślę, że dużo jest takich uczniów, którzy stanęliby w obronie krzyża i wartości, które on prezentuje. Jednakże czy byliby w stanie zorganizować się tak całą szkołą, to raczej wątpię.
już są przykłady takie, że trzeba być odważnym, żeby zdjąć krzyż, a nie bronić go. Co się zdarza zarówno gdzieś tam w Krakowie, jak i we Wrocławiu, nawet w szkołach katolickich. To jest zadziwiające, to jest bolesne dla nas. I myślę, że w taki sposób, jak zorganizowała się młodzież w Miętnem, to by chyba było nierealne obecnie. Chociaż wierzę, że dużo jest takich uczniów, takiej młodzieży, która identyfikuje się z wartościami katolickimi, chrześcijańskimi. Ostatniego dnia szkoły letniej o wrażenia zapytała uczestników Natalia Wieczorkiewicz. Z jakim najważniejszym wspomnieniem wyjeżdżasz ze szkoły letniej? Ojej, zdecydowanie ze znajomościami. Naprawdę poznałam tyle świetnych osób i nawiązałam nowe relacje. Niby tylko 4 dni, ale naprawdę czuję, że poznałam nowych ludzi. I bardzo mnie to cieszy. Moja grupka znajomych się rozrasta. Bardzo mnie to cieszy. To będą przede wszystkim kontakty z ludźmi. Najlepszy był ostatni wieczór tak naprawdę, kiedy było widać skutki tych wszystkich dni. Te emocje wyszły trochę. Niektórym łamał się głos, inni płakali. No i tą szczerą przyjaźń, która mam nadzieję przetrwa próbę czasu. Myślę, że ze wspomnieniami z ludźmi, których tutaj spotkałam, ponieważ za każdym razem jak tu jestem, to ludzie są takim największym wspomnieniem i relacje z nimi po prostu i też to, jak oni przeżywali całą tą historię. Myślę, że cały wyjazd był i będzie jednym wielkim wspomnieniem dla mnie. Jeżeli miałbym wymienić kilka takich najważniejszych, no to na pewno wspólne zakończenie, jak już byliśmy całkowicie zintegrowaną grupą i wspólnie fajnie się bawiliśmy, a poza tym każdy wspólny posiłek, wyjście, czy rozmowy, czy zdobywanie wiedzy, żywej historii, która miała miejsce niedawno. Kim jest dla ciebie ksiądz Jerzy po tych 4 dniach warsztatów? Ksiądz Jerzy stał się dla mnie dużo ważniejszą i bliższą przede wszystkim mi osobą, bo miałem okazję poznać go dużo lepiej. I myślę, że no, powoli wchodzimy na relację przyjacielską. Cóż, ksiądz Jerzy no jest kimś takim, kto nade mną gdzieś czuwa i mi pomaga i też popycha mnie do tej wiary w Pana Boga. Ksiądz Jerzy, no to taki mój przyjaciel. Trochę dłużej niż 4 dni się znamy. Takie warsztaty są bardzo zbliżające, bardzo pokazują człowieka, a nie takiego sztucznie wyidealizowanego proroka. To pokazuje taką drogę do świętości. Taki proces, że to nie stało się od razu na pstryk. Że to było dojrzewanie do tej świętości i że każdy może naśladować takie autorytety. No i każdy z nas może dążyć do tej świętości. Niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Ale widać tą ścieżkę. Zdecydowanie mniej mistyczną postacią. Jest mi bardziej bliski. Kiedy myślę o nim, nie widzę obcej, dalekiej osoby w aureoli. Ja widzę po prostu osobę, która tak jak ja miała problemy, radziła sobie z nimi, lepiej lub gorzej, ale stawiała na to, żeby skierować się w stronę dobra, prawdy i udawało jej się. Także zdecydowanie bardzo ważna osoba teraz już dla mnie. Z jakim najważniejszym wspomnieniem wyjeżdża pani ze szkoły letniej? O matko, jakie pytanie. Tutaj była cała masa ważnych wspomnień. Naprawdę, to co Kasia i Paweł zrobili na tej szkole letniej, jak ją zorganizowali, te wszystkie spotkania ze świadkami historii, wykłady, ale też spotkania z wami, z młodymi ludźmi, którzy dajecie świadectwo i pokazujecie nam, starszym, że temu młodemu pokoleniu się chce i że warto z wami przyjechać w wakacje i poświęcić swój prywatny wakacyjny urlopowy czas. To będą najlepsze te wspomnienia. To pokazuje, że ta robota, którą odwalamy przez te 10 miesięcy, to warto. I warto tu być, żeby po prostu Jerzego poznać jako Jurka. Jako Jurka przyjaciela i dotknąć tej historii tak namacalnie blisko. Wspomnienie? Doświadczenie spotkania z księdzem Jerzym. Doświadczenie spotkania z tymi, którzy go znali i z tymi, którzy chociaż go nie znają, to go bardzo kochają i potrafią nieść jego orędzie dalej. Kim jest dla pani ksiądz Jerzy po tych 4 dniach warsztatów? Jest dla mnie jednym wielkim świadectwem, że dobroć, świętość jest możliwa i że można ocalić człowieczeństwo w każdych czasach. No niewątpliwie jest to spotkanie z rodziną księdza Popiełuszki. To, co ukształtowało samego księdza Jerzego, czyli ta atmosfera rodzinnego domu, o której mówił brat, daje to potężnego ducha wsparcia w stosunku do tych wszystkich wyzwań, które przed nami stoją. Ci ludzie dali świadectwo głębokiej wiary, no i nauczyli nas chyba tego, co najważniejsze, takiej zwyczajnej ludzkiej pokory wobec
wszystkiego tego, co nas otacza. To, co nas otacza, czasami jest złem, z którym trzeba walczyć, przezwyciężając to zło właśnie dobrem. Kim jest dla pana ksiądz Jerzy Popiełuszko po tych czterech dniach warsztatów? To jest wybitna postać z punktu widzenia historycznego, bohater, kanoniczny wręcz patriota, człowiek, który oddał życie za Polskę, za wolność, za to, abyśmy my mogli żyć w wolnym kraju. Ale też przede wszystkim chyba jednak prawdziwy kapłan Jezusa Chrystusa, który głęboko był osadzony w Ewangelii, tą Ewangelią żył i tą Ewangelią starał się zarażać wszystkich wokół siebie. To nie był człowiek zniewolony. Wolność miał w swoim sercu, a tą siłę posiadania takiej wolności dawała mu właśnie Ewangelia. Ktoś, kogo brakuje we współczesnej Polsce. Potężny autorytet, potężna siła duchowa, która może być wzorcem do naśladowania dla każdego z nas. We wszystkich zawodach, we wszystkich profesjach, we wszystkich miejscach, w którym przyjdzie nam być. Na ten taki prosty, zwyczajny, szary los człowieka, on może rzucić takiego ducha siły i być dla nas ostoją w tych trudnych czasach. Przed tymi warsztatami to był taki błogosławiony, który znałam, a w chwili obecnej jest dla mnie to bliższa osoba. To jest święty na nasze czasy, na teraz. To, co powiedziała podczas spotkania z nami pani Iwona, że Jurek byłby troszeczkę załamany, widząc to, co tutaj się teraz w Polsce dzieje. Wydaje mi się, że on zjednoczyłby nas, bo mamy dużą polaryzację w społeczeństwie, przez co Jurek powinien być dla nas takim wzorem, ale powinien być właśnie tym przyjacielem. Przyjacielem, który dba o relacje, który dba o bliskich, który poświęca się dla innych i właśnie ten wzór zabieram ze sobą i mam nadzieję, że Jurek będzie już ze mną cały czas, że ksiądz Jerzy będzie pomagał mi w pracy z młodymi ludźmi, ale właśnie w jednoczeniu tego naszego cudownego polskiego społeczeństwa, bo mamy wspaniały kraj i warto. Dziękuję państwu za uwagę. Magazyn poprowadził